Któż jak Bóg? Witam Was serdecznie na drugiej konferencji poświęconej świętemu Michałowi Archaniołowi. Wszyscy jesteśmy w nieustannej walce. O co walczymy? O naszą przyszłość. Co ciekawe, żeby zawalczyć o przyszłość, trzeba walczyć w teraźniejszości. Chciałbym zacząć od historii wcale nie świętego Michała Archanioła, ale od króla Dawida. Otóż jak dobrze pamiętacie, w Starym Testamencie opisana jest historia, kiedy to Dawid zostaje namaszczony na króla. Zanim jednak to się stanie, trwa swego rodzaju casting. Samuel przychodzi do domu w Betlejem i szuka najlepszego kandydata. Okazuje się, że wszyscy bracia nadają się na króla jak nikt inny. Ale Bóg wybrał Dawida. Ojciec nawet nie pomyślał, żeby go zaprosić, dlatego ten jest nieobecny w domu i pasie stada swojego ojca. A Dawid, dzięki walce, dzięki nauce, którą odebrał w polu, okazuje się pogromcą gigantów. Wielcy rycerze nie byli w stanie pokonać Goliata, a mały Dawid z procą w ręku pokonuje niepokonanego. To ważna prawda, dlatego że Dawid nie walczy własnymi siłami. To Bóg walczy z siłami ciemności. Jak potem napisze w jednym z psalmów, chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, to zła się nie ulęknę. Dlaczego? Dlatego, że jestem taki wspaniały i wielki? Nie, dlatego, że Bóg jest ze mną. To On mnie prowadzi. To Jego mocą zwyciężam. Czasami może zrodzić się w nas pewna wątpliwość. Jak to jest, że w moim życiu pojawiają się tak wielkie przeciwności i trudności? Ale odpowiedzią jest to, że im większe przeciwności, im więcej trudu, tym większa obietnica. Zobaczcie, że w Biblii mnóstwo jest ludzi, którzy borykają się z trudnościami. Często nie wiedzą, co robić dalej. I wtedy Bóg składa w ich sercu obietnicę. Mówi, jeżeli wytrwasz, będziesz mi wierny, to wypełnię słowo w twoim życiu. Jak radzić sobie w tej walce? Jak umieć żyć, żeby błogosławieństwo Boga spełniało się w moim życiu? Chciałbym tu przytoczyć pewną historię, którą słyszałem o człowieku w Stanach Zjednoczonych, który został później księdzem. Otóż jako młody chłopak został przez swoją mamę nazwany synem szatana. To bardzo mocne słowa. Zapamiętał je i jego życie okazało się bardzo trudne. Uwierzył w słowa matki. Wstąpił do gangu i dopiero kiedy zobaczył śmierć drugiego człowieka, nagle okazało się, że uznał zło za złe. Ale to było za mało. Bóg już wtedy zaczął kierować jego życiem. Zupełnie przypadkowo w niedzielę usłyszał pewne kazanie w telewizji, gdzie kaznodzieja powiedział: każdy z was jest synem Boga. Od tego momentu jego życie zmieniło się diametralnie. Przestał być synem szatana. Stał się dzieckiem Boga. Porzucił dawne życie. Uwierzył, że dobro jest dobre. Postanowił też odpokutować zło, które popełnił. Po pewnym czasie zakochany w Bogu wstąpił do seminarium i dzisiaj jest księdzem. Jest umiłowanym dzieckiem Boga. Chciałbym, żebyś także ty dzisiaj to usłyszał. Jesteś umiłowanym dzieckiem Boga. I nie jest to żadna kokieteria. Tak po prostu jest. Problem polega na tym, że nie zawsze w to wierzymy. Raczej jesteśmy uznać siebie za dzieci szatana, a wtedy oddajemy władzę siłom ciemności nad naszym życiem. Jak sobie radzić w życiu z walką, która toczy się w naszym wnętrzu? Otóż musimy pamiętać, że prawdziwy chrześcijanin to człowiek, który w sposób naturalny posiada wrogów. Wiem, że to może wydawać się dziwne, bo ludzie nie chcą mieć wrogów. Każdy chce być pokochany, chce być lubiany, dba o swoją reputację. Ale Ewangelia ma w sobie coś dziwnego. Otóż ona szybko dzieli ludzi na tych, którzy ją przyjmują i na tych, którzy jej zaprzeczają.
A zatem rzeczą naturalną jest posiadanie wrogów w chrześcijaństwie. Przecież Pan Jezus też posiadał wrogów. I to nie byle jakich wrogów. Wrogów, którzy życzyli Mu śmierci, a nawet zrealizowali ten plan. Jak sobie poradzić z tą myślą, że mogę posiadać wrogów? Otóż Ewangelia podpowiada nam rozwiązanie. Jezus mówi, że po Jego wniebowstąpieniu pośle nam adwokata, osobę, która będzie nas wspierała w tej walce. To paraklet, Duch Święty. A zatem nie musisz się martwić o swoich wrogów. Zostaw ich Bogu. To On jest Twoim adwokatem. To On stoi w Twojej obronie. To jest także tak, że kiedy przygotowujemy się do spotkania z kimś, kto jest nam nieprzychylny, to nie musimy obmyślać niczego. Bóg stanie w naszej obronie. To On będzie się za nas wypowiadał. W tym miejscu warto też zaznaczyć jeszcze jedną rzecz. Święty Michał Archanioł to przykład niezwykłej walki, walki z szatanem. I chciałbym powiedzieć jedną rzecz, która wydaje mi się kluczowa w zrozumieniu tego, czym jest walka z szatanem w życiu człowieka. Podstawowa zasada mówi tak. Szatan się ciebie nie boi. Być może wydaje ci się to zaskakujące, ale to prawda. Szatan się wcale ciebie nie boi. Jest tylko jedna sytuacja, w której szatan odpuszcza. Szatan boi się twojej modlitwy, bo jest ona przywoływaniem Boga do twojego życia. I nagle w twojej słabości, bo twoje imię nie jest straszne przed szatanem, on boi się imienia Jezus, bo na Jego imię zgina się każde kolano. A zatem, jeżeli zaniedbujesz modlitwę, to można powiedzieć, że popełniasz bardzo nieciekawy grzech, dlatego że odmawiasz Bogu działania w swoim życiu. Tylko tak możesz powstrzymać szatana, który pragnie tego, abyś został potępiony. Zwyciężasz mocą Bożą od samego początku do końca. My nie posiadamy w sobie naturalnej siły do walki z szatanem. Taką siłę posiada jedynie Bóg. Zobacz, że zawołanie świętego Michała Archanioła, któż jak Bóg, jest tylko potwierdzeniem tej prawdy. Archanioł nie mógł równać się z Lucyferem, który pochodził z chóru serafinów. Dlaczego zwyciężył? Bo zawołał, któż jak Bóg. Przywołał chwałę Boga, i tylko dzięki niej zwyciężył. Każde imię ma w sobie wielkie znaczenie. Obroną dla chrześcijan jest imię Jezusa Chrystusa. Dlaczego? Dlatego, że kiedy wołamy Jezu Chryste, tak naprawdę wołamy Boże zbaw, Boże ratuj. Zobaczcie, jak pięknie można modlić się imieniem Jezusa. Jezu, Boże zbaw. Może warto dzisiaj trochę odwrócić myślenie o walce duchowej i zamiast liczyć na własne siły, poprosić o pomoc Boga, bo On zawsze zwycięża. Zapraszam już dzisiaj na kolejną konferencję. Zostańcie z Bogiem, któż jak Bóg.